dynamikę zupełnie inną, jak Państwo oglądali w Oranżerii. Michał jest przedstawicielem młodego pokolenia ceramików i reprezentuje jakby Wrocławską Akademię Sztuk Pięknych, gdzie pracuje. Myślę, że oddam głos samemu autorowi. On najlepiej powie o co chodzi w jego instalacji. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim chciałbym podziękować tutaj dyrektorowi, Bogusiowi i też osobom, które pomagały w stworzeniu całej tej instalacji, czyli też panu Jackowi, który się mocno przyczynił. To, co tam jest w środku, to jest jakby część większego projektu. To jest projekt, który prowadzę mniej więcej od 2 lat pod wspólnym jednym tytułem Erozja. I jest to moja indywidualna, własna próba zmierzenia się z czymś, co dotyczy wszystkiego. Z procesem, który jest zupełnie nieuchronny, z tym, że po prostu przemijamy. I jest to strasznie ciężko uchwycić po prostu cały ten jakby proces. Natomiast ja próbuję zrobić to w ceramice. Zresztą też sięgam po inne media, po wideo, po prawie inwentu próbuję. Natomiast sednem sprawy jest po prostu oddanie czegoś takiego, co dotyczy wszystkiego, czyli przemijania. Ta instalacja tutaj powstała specjalnie jakby dla tego miejsca, żeby ciągnąć pracę, rzeźbę, jako rekwizytu. Zawsze tak naprawdę chciałem zrobić jakiegoś tego typu miejscu aranżację. Natomiast też to dotyka czegoś takiego, co w dzieciństwie bardzo, nie wiem, zostawiło na mnie piętno. Takiego momentu, kiedy wchodziłem do kościoła, jak byłem małym dzieckiem, ja miałem wrażenie, zupełnie nie rozumiałem tego, co się dzieje dookoła mnie. Miałem wrażenie udziału w jakimś strasznie długotrwającym, wieczność trwającym rytuale, którego nie pojmowałem. Jednocześnie też miałem takie wrażenie, że kiedy ludzie klękają w kościele, to oni znikają, oni się zapadają, oni już się nie podnoszą, znikają, nie ma ich. Także to jest próba odtworzenia mojego wrażenia z czasów, kiedy byłem małym dzieckiem, tak to widziałem. Natomiast wideo, które tam Państwo możecie zobaczyć, to jest taka kompilacja kilkunastu filmów wideoinstalacji, które zrealizowałem do tej pory, pracując nad tym projektem. Chyba wszystko. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Thank you.
co pani Anko?